Okej, dobra, czas na test świateł. Pokażę wam, jak wygląda Skoda Scala po zmroku. Witam nas w ten sposób. Bardzo ładnie oświetlona jest rejestracja, również światłem LED-owym. I to się tutaj może podobać. Dodatkowo te LEDy również. Zerknijmy do środka. No właśnie, problemem jest to, że są tylko światła zwykłe, żarówki na górze. Jeżeli świeciłoby się tutaj ładnie na biało, wówczas byłoby naprawdę bardzo, bardzo ładnie. O, i tutaj zobaczcie, że jak jest ciemno, to nawet nie widać, gdzie jest dokładnie umiejscowiona stacyjka. Tu muszę po omacku jej szukać, ona nie jest podświetlona niczym. I teraz tak. Tak to wygląda po zmroku. Zegary, środkowy wyświetlacz, mamy tutaj tu podświetlony awaryjny, następnie ten śmieszny, dziwny panel do klimatyzacji oraz dwa porty USB typu C oraz tutaj tylko jest jeden biedny przycisk do dezaktywacji auto start stop, następnie przycisk do drzwi do otwierania szyb. Z tyłu nie, tak, z tyłu też się świeci. Tutaj na kierownicy standardowo podświetlenie przycisków, bardzo widoczne. I tutaj na drzwiach. I tak to nic poza tym. Dobra, przejdę na zewnątrz. O, nawet nam się zając trafił. Patrzę w nasze LEDy, co tutaj się zmajstrowało. No, całkiem duży, zobaczcie. Dobra, wyjdę na zewnątrz. Tutaj bezpośrednio przed samochodem pojawia się taka ciemna plama. Zobaczcie. Mniej więcej to będzie jakieś około 1,20 m, może 1,5 m długości. I to nie jest w ogóle oświetlone. Trochę mnie to martwi, bo dziwnie to troszkę wygląda. Ale jest jak jest. Promień światła jest naprawdę imponujący. Tak to wygląda z bliska. Mnóstwo owadów momentalnie do tego światła tutaj przybiega. Przylatuje właściwie. Tutaj to światło też bardzo dobrze wygląda. To są tylko te światła do jazdy dziennej. Zobaczcie, nawet one, ile światła tutaj dają. Jest mnóstwo światła. Może nie jest aż tak jasno, ale jest. A naprawdę lampy tego typu to jest coś, co powinno być standardem. Zobaczcie, jak to wszystko dobrze wygląda. Okej, tutaj jest droga oświetlona, ale gdybym jechał innym samochodem ze zwykłymi halogenowymi żarówkami, to takiego efektu przede mną by nie było, a tak mam czyste, białe światło. Trochę denerwuje właśnie to miejsce nieoświetlone, ale to miejsce nieoświetlone to tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo z punktu widzenia kierowcy to w ogóle nie przeszkadza. Tak więc jest ok. Dobra, tu mamy idealnie ciemno i zobaczcie, jak to wygląda. Teraz nawet powiem, że muszę te reflektory dać troszeczkę wyżej, ustawić ustawienie, zmienić, o właśnie tak, na pozycję 0, pozycję wyjściową. Na takich drogach to się akurat sprawdza, chociaż chciałoby się, aby one troszeczkę dalej świeciły. A długie światła, zobaczcie, już są żółte. Długie światła są żółte, są zwykłe żarówki, tak więc tutaj no szkoda, bo długie też powinny być LEDowe, a tak mamy tą poświatę taką, mamy ten kolor żółty, który psuje charakter tego samochodu. No troszeczkę szkoda, tak jak powiedziałem, nie doświetla też zakrętów, nie jest to jakimś problemem, dlatego tu mogę to wybaczyć. No naprawdę jestem mega zafascynowany takimi światłami.
Ja miałem kontakt z pełnymi LEDami w DS7, którą testowałem z Michałem, ale tam te reflektory jakieś takie słabe były. One robiły robotę wizualną, ale praktycznie to one nie miały zastosowania, bardzo słabo świeciły te światła. Tutaj jest całkowicie inaczej. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Tylko szkoda, tak jak wspomniałem wcześniej i co zobaczyliście, że światła długie niestety są zwykłe żarówki. Dobrze też wypoziomowane są te światła. Zobaczcie, jak mocno oświetla mi lewą część pobocza. Oczywiście w wersji europejskiej doświetlałoby prawą stronę. Tutaj mamy wersję Wielka Brytania, czyli oświetla nam lewą stronę. Jest to bardzo, bardzo widoczne. Ten prawy strumień światła jest troszeczkę słabszy, on jest obniżony, ale ten lewy już naprawdę robi robotę. Dobra, wrócę z powrotem do LEDów. W przypadku LEDów również to tak wygląda, chociaż one, jak jadąc na wprost, mam wrażenie, że one są bardziej jakby na równym poziomie. Chociaż tak nie, wydaje mi się tylko, bo jednak z tej strony, chociaż kurczę, no nie wiem, jakoś tak jadę szybko, pokonuję zakręty, tak więc nie mogę tego wyczuć jakoś. Tym bardziej, że one właśnie są takie jakby symetryczne. Zobaczcie, ta większa część światła skupia się na samym środku, ona jest jakby tak też podniesiona wyżej, to można zauważyć. No nie jestem troszkę do tego przekonany. One powinny raczej ten sam środek, ok, ja rozumiem, że jadąc na wprost te światła wówczas świecą dalej, ale jadąc w zakrętach, to wówczas oślepiam tych jadących z naprzeciwka. Czyli to tutaj jakby nie zdaję egzaminu, musiałbym obniżyć te światła tak, aby nie oślepiać osób jadących z naprzeciwka. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o temat świateł. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji.